3 lata hipoteka, dobry procent cię tu czeka i nagrody też czekają na tych, którzy nie zwlekają. Za transfer hipotek dzisiaj nie pobiera opłat Krysia, a Lucynka pełna gracji udzieli ci informacji. Jeśli dom masz do kupienia i marzenia do spełnienia, w kredyt Union złóż podanie i pożyczkę wnet dostaniesz. Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Fabryka Green Wave Krzysztofa Tomczaka oferuje wszelkie rodzaje okien i drzwi produkowanych na miejscu zgodnie z zamówieniem klienta. Doświadczeni pracownicy w dziale produkcji oraz certyfikowani instalatorzy z 25-letnią praktyką są gwarancją Państwa satysfakcji. Polski Zakład Samochodowy Max Garage dokonuje wszelkich napraw elektrycznych i mechanicznych. Specjalizujemy się w naprawach automatycznych skrzyń biegów. Max Garage, 5 Tupper Avenue w Etobicoke, tuż obok skrzyżowania ulic Kipling i Horner. Z okazji kanonizacji Jana Pawła II, Katolickie Radio Rodzina zaprasza na galowy koncert 3 maja o godzinie 19 do Queen Elizabeth Theatre na Exhibition Place w Toronto. Z Irlandii specjalnie przyjadą fenomenalni księża tenorzy, czyli The Priests. Wystąpią także soliści kanadyjscy, chór torontoński oraz orkiestra symfoniczna pod batutą maestro Macieja Jaśkiewicza. Przyjdź i świętuj razem z nami kanonizację papieża Polaka. Bilety w cenie 55, 65 i 75 dolarów kupować można na stronie internetowej radiorodzina.com lub dzwoniąc do naszego biura 416 588 05 55. Grupy powyżej 20 osób otrzymują zniżkę. Sprawa aneksji Krymu przez Rosję nadal pozostaje punktem zapalnym w stosunkach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Cały świat z uwagą i niepokojem obserwuje wydarzenia na Krymie i poczynania Rosji w tej kwestii. W minioną sobotę ukraińska baza Belbek na Krymie została przejęta przez Rosjan. Podczas szturmu jedna osoba została ranna. Tymczasem w Doniecku na wschodzie Ukrainy około 4 tysięcy demonstrantów domagało się powrotu obalonego prezydenta Wiktora Janukowycza. Wczoraj ukraiński minister obrony poinformował, że w dalszym ciągu wszystkie bazy wojskowe na Krymie są formalnie nadzorowane przez Kijów. Jednak większość jednostek została już zajęta przez rosyjskich żołnierzy. Tak też stało się dziś z bazą w Belbeku. Przebywający z wizytą na Ukrainie szef niemieckiego MSZ-u Frank-Walter Steinmeier oświadczył, że społeczność międzynarodowa nie może pozwolić, by kryzys ukraińsko-rosyjski doprowadził do nowego podziału Europy. Po rozmowach z ukraińskim premierem Arsenijem Jaceniukiem Steinmeier ocenił, że próbą takiego podziału było referendum, które odbyło się w niedzielę na Krymie. Referendum na Krymie w ostatnią niedzielę, decyzja Federacji Rosyjskiej i wreszcie integracja Krymu na terytorium Federacji Rosyjskiej. To są wydarzenia, które są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Nasze doświadczenia i wnioski wyciągnięte przez dziesięciolecia pokazują nam jasno, że jest to sytuacja, której nie możemy zaakceptować, ponieważ nie możemy pozwolić na rozlew krwi. Wciąż rośnie napięcie na wschodniej Ukrainie, gdzie znaczna część rosyjskojęzycznej ludności popiera ekspansywną politykę Władimira Putina. W
centrum Doniecka około 4000 demonstrantów domagało się powrotu prezydenta Janukowycza oraz dymisji Sierhija Taruta, przedsiębiorcy mianowanego przez rząd w Kijowie nowym gubernatorem obwodu donieckiego. Spójrz, co dzieje się w kraju. To jest zamach stanu, to jest niezgodne z prawem. Jesteśmy za prawowitym prezydentem Janukowiczem i czekamy na niego. Tymczasem według ukraińskich mediów w ciągu ostatniego miesiąca Krym opuściło prawie 1000 osób różnych narodowości. O azyl w naszym kraju chcą wystąpić krymscy Tatarzy. Licząca 32 osoby grupa ewakuowała się z Eupatorii na zachodnim wybrzeżu Krymu. Uciekli w obawie przed prześladowaniami ze strony Rosjan. Na początku bieżącego tygodnia Rosjanie koncentrowali wojska przy wschodniej granicy Ukrainy. Rosja urządziła też kolejną demonstrację siły na Syberii. Tam odbywały się ćwiczenia wojsk rakietowych. Oleksandr Turczynow wydał dekret o wyprowadzeniu z Krymu ukraińskich jednostek wojskowych i ewakuacji rodzin żołnierzy. Wojskowi opuszczają półwysep. Ja mogę wam powiedzieć, że Mogę powiedzieć, że przez ostatni miesiąc każdy z nas, a przede wszystkim nasz dowódca, który niestety wciąż przebywa na Krymie, wszyscy byliśmy jak zwoje sprężyny. Teraz mam nadzieję, że w końcu będziemy mogli trochę odpocząć. Z powodu oskarżeń o bezczynność wobec rosyjskiej agresji na Krymie do dymisji podał się minister obrony Igor Teniuch. Zastąpi go Michajło Kowal. Jasno rozumiem całą odpowiedzialność i zaufanie, jakie dajecie mi w imieniu narodu ukraińskiego. Jestem zawodowym żołnierzem, znam i bardzo lubię sztukę wojskową. Kocham moją ojczyznę Ukrainę. Ja lubię swoją neńkę Ukrainę. Na wschodniej granicy Ukrainy po stronie rosyjskiej trwa wielka koncentracja wojsk i sprzętu. To niepokoi NATO. Jesteśmy jako sojusz skoncentrowani na zapewnianiu skutecznego odstraszania i ochrony. Wszyscy członkowie NATO mogą być pewni naszej determinacji w celu zapewnienia efektywnej obrony. Sytuację na Ukrainie omawiali w Hadze uczestnicy szczytu na temat bezpieczeństwa nuklearnego. Wnioski nie odbiegały od tego, co ostatnio było owocem spotkań światowych przywódców. Zakusy Rosji na Ukrainie budzą zaniepokojenie, stwierdził prezydent USA Barack Obama. It is now up to Russia to act responsibly and show itself. Teraz Rosja powinna zachować się odpowiedzialnie i pokazać, że chce wypełniać normy prawa międzynarodowego. Jeśli tego nie zrobi, poniesie dodatkowe koszty i będzie to miało skutki dla globalnej gospodarki, ale najbardziej dotknie Rosję. Ukrainie grozi też destabilizacja wewnętrzna. Zastrzelony został jeden z liderów nacjonalistycznego prawego sektora, Oleksandr Muzyczko, znany też jako Szaszko Biały. Prawy sektor twierdzi, że to zabójstwo na zlecenie, za którym stoi szef MSW Arsen Awakow i obiecuje wobec niego zemstę. Lider prawego sektora zginął podczas próby aresztowania, informuje wiceszef MSW. Na krzyki, stać, w odpowiedzi na okrzyki stop, policja, nie ruszaj się, Biały próbował uciec. Podczas ucieczki otworzył ogień do naszych policjantów. Wyprygnął w okno z kołorkłom. Zaostrzają się też kłopoty finansowe Ukrainy, dlatego Kijów negocjuje pożyczkę z Międzynarodowego Funduszu Walutowego w wysokości od 15 do 20 miliardów dolarów. Poprzedni program pożyczkowy został przerwany w roku 2011, ponieważ ówczesne władze odmówiły zlikwidowania subwencji na gaz. Jeśli teraz rząd w Kijowie zgodzi się na urynkowienie cen za gaz, to z pewnością spotka się to z protestem szerokich rzesz ukraińskiego społeczeństwa.